Znajdujemy się aktualnie w sytuacji, w takiej, jakiej się właśnie znajdujemy. Będą to dosyć trudne święta, ale też nie zapominajmy właśnie o tych osobach, które przeżywają takie trudne święta cały czas. Też nie wiem, czy kojarzycie taki utwór z Czesławem, wykonaliśmy Święta według nas, i właśnie ta piosenka idealnie opisuje takie właśnie rodziny z takimi różnymi problemami, z tym, że święta kojarzą nam się z taką radosną tradycją, a nie zawsze tak jest. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w projekcie One Day? Ojejku, zdecydowałam się wziąć udział w tym projekcie, ponieważ uważam, że to jest naprawdę niesamowita inicjatywa i super pomysł, i naprawdę bardzo brakowało mi też koncertów podczas tego bardzo trudnego dla nas wszystkich czasu, więc tym bardziej jak dowiedziałam się, że mogę zagrać to w takim szczytnym, wspaniałym celu, to oczywiście powiedziałam, że gram i jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj jestem i że będę mogła zagrać dla właśnie dzieciaków. Bardzo lubię pomagać. Myślę, że to jest taka duża część mojego tego życia artystycznego, że biorę właśnie udział w takich różnych akcjach charytatywnych. Mój menadżer do mnie na przykład wysyła jakieś różne eventy, różne właśnie akcje charytatywne i mówi, że jest taki projekt i Zuza, czy chciałabyś w nim uczestniczyć, a ja odpisuję, że od razu tak. Staram się jak najczęściej angażować się właśnie w akcje charytatywne, bo dla mnie to jest naprawdę niesamowite. Uważam, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to trzeba pomagać i dobro zawsze wraca, więc jestem bardzo szczęśliwa, tym bardziej, że dzisiaj tutaj mogę wystąpić.